Cześć dziewczyny i chłopaki. Witam się również z chłopakami, bo ostatnio w komentarzach pod filmami bardzo często chłopaki się odzywają, że dlaczego witam się tylko z dziewczynami, jak również chłopaki mnie oglądają. I sprawdziłam, faktycznie jest 10% chłopaków na moim kanale, także witam się również z panami. Dzisiaj przychodzę do was z filmem o moich balsamach do ust. Ja na początku założenia kanału przez pierwsze miesiące dużo wam nagrywałam o balsamach do ust. No i ta seria bardzo wam się spodobała, więc postanowiłam zrobić trochę taką, można powiedzieć, aktualizację. No i dzisiaj chciałam wam powiedzieć o moich iOS-ach oraz o moich ulubionych balsamach do ust. Właściwie nie wiedziałam, czy nagrać wam tylko o iOS-ach, czy tylko o ulubionych balsamach do ust, więc postanowiłam to złączyć, no i powstał właśnie ten film. Mam nadzieję, że ten film będzie dla was przydatny, więc bez zbędnego już przedłużania zaczynamy. No i może zacznę od gwoździa programu, od mojego ulubionego balsamu do ust drogeryjnego i nie tylko. Zanim one pojawiły się w Rosłanie, to ja już je kupowałam, więc można śmiało powiedzieć, że są to jedne z moich ulubionych balsamów do ust. I nie chodzi tutaj o design tych balsamów. No dobra, może trochę też. Fajne jest po prostu opakowanie i sposób używania tego balsamu. Bardzo, bardzo przemawia do mnie. Ale co najważniejsze, to działanie, to nawilżenie. Utrzymywanie się tych balsamów na ustach, to nawilżenie, ta miękkość, to jest największy chyba plus tych właśnie balsamów. Jak widzicie, mam tutaj te iOS-y, EOS-y, bo różnie będę mówić. Powiem wam, że każda forma jest dobra. iOS to forma już taka angielska, amerykańska, a EOS to po prostu spolszczona nazwa. Te balsamy są w Polsce, więc możemy spokojnie mówić EOS, jak kto woli, więc proszę tutaj o nieczepianie się. No jak widzicie, mam fazę mocno na te paski, tą paskową kolekcję, która jest również w Rosłanie. A, już jeszcze wam nie zaznaczyłam. Wszystkie te balsamy są z Rosłana. Często właśnie kupuję teraz w Rosłanie. Kiedyś kupowałam w internecie, ale teraz jakoś tak powiem wam, że nie mam czasu. Kupuję po prostu je w Rosmanie. No i tutaj mam trzy zapachy. Może zaczniemy od tego. To jest Blackberry Nectar, czyli jagoda po prostu. To nie jest w 100% powiem wam jagoda, bo to jest, ja bym powiedziała, że to jest jagoda z wanilią. Śmiało można to tak nazwać, bo to tak pachnie nie 100% rzeźko, tak świeżo, tylko to pachnie troszeczkę tak słodkawo. Więc dla mnie ogólnie ta kolekcja paskowa jest bardziej taka waniliowa. Tutaj mam coś, co używam ostatnio bardzo często i to jest mięta i wanilia. O Boże, jak to pięknie pachnie, po prostu to jest tak cudowne. Ja powiem wam, że nie lubię tego zapachu Sweet Mint, ponieważ bardzo, bardzo mnie mrowi, a ja nie lubię efektu mrowienia na ustach, więc zdecydowałam się na właśnie na miętę z wanilią chyba, tak, to jest mięta z wanilią i on nie mrowi ust, ale tak fajnie odświeża i też jest taki bardzo słodki. Uwielbiam ten balsam i chyba kupię sobie kolejne opakowanie. No i tutaj mam zapach grejpfrutowy, on jest bardzo orzeźwiający i z tych wszystkich trzech najmniej mi się podoba. Jakoś najmniej mi ten grejpfrut przypadł do gustu. Nie wiem, po prostu jakoś tak dla mnie jest za bardzo owocowy i bardzo taki, wydaje mi się, że perfumowany. Nie wiem, tak jakoś ten zapach mi nie podszedł. Dajcie mi znać, czy macie któryś z tych zapachów i co myślicie. I oczywiście, jaki jest wasz ulubiony zapach iOS-a, bo ile ludzi, tyle naprawdę preferencji i jestem bardzo ciekawa, mam trzy koleżanki, trzy używają iOS-a i każda lubi inny, także wow, to naprawdę jest kwestia gustu. No a jestem ciekawa, co myślą moi widzowie, także piszcie na dole w komentarzach. Dobra, o iOS-ach chyba już wyczerpałam totalnie temat, generalnie bardzo wam polecam, ale jeśli nie macie kasy, jeśli szkoda mam wydać 25 zł na jeden balsam do ust, no to wybierzcie się do Rossmana i polecam wam bardzo, bardzo, ale to bardzo balsamy do ust z Eveline. Są to balsamy, które zawierają w sobie olejki, olej arganowy, olejek rycynowy, naprawdę coś ekstra i oczywiście wazelinę, która jest bardzo natłuszczająca. Ja tutaj mam zapach granatu i mój ulubiony zapach kokosowy. To są tak ekstra balsamy. Przepięknie pachnie. Ten kokos to musicie w ogóle mieć. On jest ekstra, mega natłuszcza. No i jest w takim sztywcie, także
coś naprawdę super, ja bardzo często używam. Fajna forma, taka wiecie, taka wysuwana, ten jest w ogóle różowy, także naprawdę świetne balsamy za fajną cenę. One kosztują niecałe 10 zł, także naprawdę warto mieć i z tego co wiem to jeszcze jest zapach mango, także coś cudownego. Ja zawsze mam w torebce, mam kilka w ogóle torebek, nie lubię bardzo przekładać swoich balsamów, więc w każdej torebce mam jakiś balsam. No i mam oczywiście balsamy sprawdzone, więc jeśli mogę Wam polecić niedrogie balsamy, to właśnie będą te balsamy z Eveline. Jeszcze Wam podlinkuję je na dole, żebyście dokładnie wiedzieli, gdzie je kupić. I coś troszkę droższego już dla osób troszkę bardziej wymagających. Coś, co sprawdziło się u mnie bardzo dobrze. Do czasu, ale o tym Wam opowiem później. Jeśli śledzicie mnie na moim Instagramie, to na pewno wiecie, że wspominałam Wam na Insta Stories, że z tym balsamem stała mi się nieprzyjemna rzecz, ale o tym później. Jest to balsam z Kielsa, jest to ich balsam numer jeden, bo mają też jakieś tam inne balsamy do ust, ale ten jest bardzo natłuszczający, bardzo nawilżający. On ma w swoim składzie lanolinę, jeśli macie problemy z pękającymi ustami, to ten balsam naprawdę da radę. Ja go w ogóle porównywałam nawet z tym balsamem z Clarence'a, który jest świetny i jest świetnym opatrunkiem, także ten balsam zdecydowanie świetnie nawilża usta i świetnie jakby je wygładza i zmiękcza. Te usta są tak mega wypielęgnowane, jak po prostu byście sobie zrobiły peeling, także czad, naprawdę czad. No i z przyczyn, powiem Wam, troszkę zależnych ode mnie, ten balsam mi się zważył po miesiącu używania, ale wiem, że zrobiłam błąd, ponieważ nosiłam go w kieszeni w mrozie, a później weszłam do jakby gorącego pomieszczenia i zostawiłam ten balsam w kieszeni, gdzie mi się po prostu on przegrzał. Czyli z mrozu jakby ogrzał mi się i mi się po prostu zważył. I niemiłosiernie śmierdzi, a jest jeszcze ponad połowa opakowania, także strasznie ubolewam nad tym balsamem. I nie wiem w sumie co mam robić, czy go jakoś reklamować, czy już odpuścić temat. No nie wiem, ale na pewno nie będę go używać, no po prostu strach. On może nam zrobić krzywdę w momencie, kiedy on się popsuł. Ale jakby to jest taki temat poboczny. Tak, ja zrobiłam błąd, ale oceniamy tutaj jakby działanie tego balsamu, gdy on jeszcze nie był zważony. Także ja go Wam serdecznie polecam, bo po prostu świetnie leczy usta. Także jeśli macie problemy z ustami, jeśli często macie właśnie takie spierzchnięte usta, topową skórę, no to cud. Po prostu cudo jest ten balsam. No i tak zupełnie na koniec, ostatni balsam, który bardzo, bardzo lubię, natomiast jego lubię nakładać na noc i nie noszę go ze sobą, ponieważ jest to forma słoiczkowa. Nie mówiłam Wam, ale ja nigdy, nigdy, przenigdy nie wezmę do pracy ani gdzieś na miasto i nie będę używać takiej formy słoiczkowej, ponieważ jest to niehigieniczne. Ja mam taką pracę, że po prostu bardzo dużo dziennie dokumentów przekładam. Przechodzi przeze mnie naprawdę kilka tysięcy dokumentów, więc nie mogłabym sobie pozwolić na to, żeby po prostu brudnymi rękami, nawet jakbym je umyła, słuchajcie, to nawet nie działa tak. To po prostu przenosiłabym całą zawartość tych bakterii do opakowania, później na usta i pewnie później bym te bakterie zlizała z ust. Więc to jest coś ohydnego, więc nigdy, przenigdy nie będę używać formy słoiczkowej gdzieś, gdzie wychodzę, poza domem. Ale w domu jak najbardziej używam na noc, nakładam sobie grubą warstwę. I tak się rozgadałam, no nie powiedziałam Wam, co pokazuję. Jest to balsam Hello Body, to jest Coco Rich. To jest balsam na bazie oleju kokosowego, który jest świetny, przepięknie pachnie, on też ma w sobie takie bardzo dużo, on ma w sobie bardzo dużą ilość olejków, olej kokosowy, lanolinę, olej z pestek winogron, naprawdę bardzo dużo olejków i jest świetny, bardzo serdecznie Wam go polecam właśnie na noc. Grubą warstwę na usta na noc, rano budzicie się, macie usta po prostu jak pupka niemowlaka. Albo nawet lepiej. Także to była moja raz, dwa, trzy, czwórka ulubionych balsamów do ust. Mam nadzieję, że tym filmem zaspokoiłam ciekawość osób, które pisały właśnie te komentarze, żebym nagrała w końcu swoją kolekcję balsamów do ust. Nie była to może kolekcja, ale był to ranking ulubionych balsamów do ust. Uff, nagadałam się. Dobra, dziewczyny, dajcie mi koniecznie kciuka do góry, jeśli ten film Wam się podobał i oczywiście napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione balsamy do ust. Jestem bardzo ciekawa, a może coś nowego mi podlecicie, ja chętnie przetestuję. Także co, żegnam się z Wami, buziaki, do następnych filmów, pa pa!